Panujące od kilkunastu dni upały sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Trzeba jednak pamiętać, że bywa ona niebezpieczna. Nie wolno do niej wchodzić po długim leżeniu na słońcu. Żaden pływak nie wskoczy do basenu, zanim się nie ochlapie wodą, nie przyzwyczai skóry do różnicy temperatur. Od początku roku w Polsce utonęło już prawie 400 osób. Główną przyczyną tragedii jest szok termiczny. To złożone zjawisko. Po pierwsze, w momencie, kiedy zimniejsza woda od ciała znacznie dostaje się do nosa i zwłaszcza ucha, na moment traci się orientację i człowiek może wpaść pod wodę, a następna reakcja to jest gwałtowne, nieopanowane, przyspieszone oddychanie i koniec, jest utopiony. Druga reakcja to jest z kolei zatrzymanie oddechu na kilka minut i to też nie jest w stanie zmusić własnego organizmu do oddychania, traci świadomość i tonie. Objawem szoku termicznego może być też zatrzymanie akcji serca. Serce strasznie nie lubi, kiedy zmienia mu się gwałtownie warunki. A tu nagle z całkowicie rozkurczonych naczyń robi się mur, prawda? Bo wszystkie naczynia się kurczą pod wpływem zimna i serce staje. Zatrzymuje się krążenie i się umiera. Częstą przyczyną utonięć jest alkohol. Każde kolejne piwo umacnia ich w przekonaniu, że są świetnymi pływakami. A jak już ledwie chodzą, no to tylko pływać, bo jak nie można chodzić, to trzeba pływać. I to wcale nie jest żart. Alkohol sprawia, że robimy rzeczy, które na trzeźwo nie przyszłyby nam do głowy. Nawet niewielka ilość alkoholu może doprowadzić do tragedii. Alkohol osłabia w ogóle wszystkie reakcje obronne organizmu. Po drugie, jeszcze bardziej rozszerza naczynia krwionośne niż sama temperatura. Jeśli więc chcemy bezpiecznie wypoczywać nad wodą, musimy przede wszystkim myśleć.